Siemanko, witam Was bardzo serdecznie w 6. odcinku naszych serwerowych zmagań na serwerze Extreme Craft. Oczywiście gramy na Ultimate 1.1.2. Ja teraz postanowiłem zrobić ten upragniony crafting automatyczny. Został mi tylko jeden klocek. Zrobiłem go 3x3x4. W środku jest 2 razy EMI Pattern Provider, czyli coś, co będzie mogło trzymać nasze patterny, czyli przepisy. Oprócz tego można by tam crafting CPU dać, ale do takiego małego craftingu nie jest to wymagane i możemy w ten sposób otrzymać jeden gratis. Także to tylko dajemy. Crafting nam się stworzył i już jest dostępny. Mamy dwie strony. Na przepisy jest to dość dużo. 56 bodajże na jednej stronie. Także powracamy za chwilę i będziemy tworzyć na początek pattern encoder, czyli coś, co będziemy mogli tworzyć przepisy, a później będziemy je wprowadzać. Także do zobaczenia za chwilę. Okej, witam po przerwie. Gotuję troszeczkę kabelków Redstone Energy Conduct, żeby postawić lasery. Nasz system skrapowania trzeba było udoskonalić. Zaraz Wam pokażę, o co chodzi. Tu jesteśmy w naszej dziurze. Dwa voidy. W zasadzie void pipe'y. Tutaj ten silniczek, tutaj dam Autortic Gate, czyli gate, który może przyspieszać wyciąganie. Wiadomo, że silnik przyspiesza, bo wyciąga, ale Autortic Gate powoduje samoczynne też wyciąganie z przedmiotów, więc to wszystko będzie działać szybciej. Tutaj mamy dodane przedmioty na drugiego void pipe'a, które mają być voidowane. Także może tak zrobię. Także wszystko jest tutaj gotowe, a ja wracam do domu. Kabelki pewnie są już gotowe. Trochę zabrakło, ale to nic nie szkodzi. Na dole myślę, że ustawimy ten sprytny system do tworzenia. Czyli tak. Tutaj mamy 2, 2, 2. Tu są silniki, więc gdzieś tutaj bym musiał się przekopać. Czyli tak, 8 laserów musimy tutaj postawić. Aha, oczywiście tam trzeba by zaznaczyć, żeby to było otwarte, więc tutaj też będę musiał się przebić. I to muszę oczywiście otworzyć, żeby tutaj płynął prąd. Przy okazji pokażę Wam recepturkę. Który oczywiście jest niezbędny do działania tego mechanizmu. I tu damy skrzyneczkę. Przed tym. Więc tu ustawiamy sobie z lewej strony, co by miało robić ewentualnie i co w tej chwili ma się dziać. Jak widzimy, się rozgrzewa. Niebieskie to jest właśnie najlepsze. Najlepsze dogrzanie tych laserów i tu już zaczyna się robić, jak widzicie. Jak dodamy iron i chyba redstone, to będzie taki chipset możliwy do wykonania. Nie. I jak damy
Iron i chyba to, albo Iron i Ender Pearl. Pamiętam, że z tego robiło się gate'a. Zobaczymy, czy pamięć mam dobrą. Tak. Więc zróbmy sobie coś takiego. Mamy to. Mamy gate'a i później będziemy potrzebować jeszcze, oprócz tego gate'a, będziemy potrzebować pull... Jak to się nazywało? Pulsaring? Zaraz zobaczymy. Myślę, że to było coś takiego. Albo z redstone'em. Tak, z redstone'em i to był pulsating chipset. Więc to sobie zrobimy. I będziemy mogli zrobić Autarctic Gate. Autarctic Gate, zobaczycie jak działa. Będziemy mogli uruchomić wreszcie nasze spawnery, które będą mogły działać cały czas, bo system voidowania będzie szybszy, jak zobaczycie. Zobaczmy, czy ja pamięć mam... Czy pamięć mam dobrą. Czy dobrą, ale krótką. Te trzy rzeczy łączymy razem. Raz, dwa, trzy. I mamy Autarctic Gate. Więc ugotujmy sobie tego gate'a i będziemy musieli się teleportować znowu do... Wrzucę trochę tych rzeczy, żeby się produkowało. Niech się tu produkują te chipsety, nie chipsety. A my idziemy... Mamy tego gate'a? Nie mamy, bo on jest tutaj. Tak. Mamy gate'a. Teleportujemy się... za scenę naszego spawnera. I tutaj dajemy tego gate'a. I dajemy... inwentory, items in inventory, czyli jeśli będą przedmioty w skrzynce, to ma dać sygnał redstone'owy. Wypróbujmy, czy to działa. Dajmy drewno, drewno nie będzie voidowane, bo jest wyciągane, powinno iść do tego chesta. Istotnie tak się dzieje, idzie do chesta. Więc wszystko działa jak należy, będziemy mogli nasz spawner wypróbować, czyli komenda back. Uruchommy spawner. Musimy zrobić tablicę kontrolną dla tych spawnerów. Mamy, jak wiemy, zrobioną tam system automatycznego zabijania. Ale tutaj nie chce mi się tak ręcznie tego uruchamiać. Pająki już ruszyły. Ktoś się pyta, czy nagrywam. Także zobaczmy tutaj do tej dziury. Sporo tych robaczków tam się nazbierało. Też pozdrawiamy graczy z serwera Extreme Craft. Także... każdy może przywitać. Teraz się zaczęło.
O, pajączek się wydostał. Zobaczcie, moi drodzy, ile tam jest, leży doświadczenia. Teraz nie mam absolutnie nic. Zabijmy sobie te moby naszym guzikiem bezpieczeństwa. Nic nie widzę przez to. 11 doświadczenia, ale czy była komenda 30? Nie, tylko 11 doświadczenia to nie jest dużo. Zobaczmy naszą skrzynię w domu. Czy ilość naszych główek się zwiększyła? Odrobinę. O jedną. A tutaj nam się skrzynia nie zapchała, więc myślę, że cały system będzie działał dobrze. Witam po przerwie. Jak widzimy, sporo ludzi na serwerze. W automatycznym craftingu mamy już sporo receptur. Soccer wprowadził receptury. Wprowadził też na dole te geotermalki. Podejrzewam, że to są geotermalki z Grextecha. One produkują więcej energii niż normalne geotermale, tak mi się wydaje. Są one gdzieś tutaj. Sokers je prowadził. Zrobiliśmy karta dodatkowo, bo brakuje nam drewna czy drzewa, więc spuśćmy sobie go. Jest on tutaj w kart assemblerze ustawiony. Ma standardowe upgrade'y, czyli silnik słoneczny, silnik na węgiel, narzędzie do ścinania drzewa, fertilizer i side chest. Prawdopodobnie 15 minut będzie się to robić. Zaczęło się to robić. Jak widzimy, czas 15 minut. Tutaj Sokers już porobił tory dla tego karta blokiem, który nazywa się Cargo Distributor. Cargo Manager, wiadomo. Tory są zrobione. Sokers tam coś kombinuje. Napiszmy do niego. On tam musi coś kombinować, podejrzewam. Teraz pewnie nam odpisuje. Domek będzie robił. Ciekawe, jaki domek będzie robił. No nieważne. Jak tylko będziemy mieli tego karta, to sobie go tutaj ustawimy. I ustawimy dodatkowo Cargo Manager, Cargo Distributor. I myślę, że podłączymy do niego kabelki z Applated Energistic i sprawdzimy, czy będą chciały współpracować. Bo nasz domek jest brzydki. Nie jest brzydki, Sokers. Na pewno nie jest brzydki. Dirtem, gdyż on może się... Chociaż możliwe, że Soker specjalnie ustawił tutaj tego netheraka, żeby ten dirt się nie przemienił w mycylium.
czyli w ten piasek, na którym nic nie może rosnąć. Także robimy chwilę pauzy i będziemy czekać na rozwój sytuacji, czyli na to, że nasz karcik się wyprodukuje. Tutaj jeszcze czeka nas 11 minut, dlatego nie będę puszczał tego czasu tutaj. Okej, moi drodzy, witam po przerwie. Kart jest wyprodukowany, więc możemy go sobie tutaj już zacząć podłączać. Landzio się pojawił. Tutaj nas troluje troszeczkę. Ale będziemy musieli tutaj jeszcze zrzucić rzeczy, które nam są niepotrzebne. I poprodukować kable eksportacyjne, czyli eksport basy. Nie wiem, czy tutaj mamy... co my potrzebujemy? Slime bole. Ale się zapytamy. Może Sokers... Nie, Sokers nie widział. Więc musimy pogrzebać jeszcze w skrzyneczkach. Wszyscy są tacy uczynni, to czemu nie skorzystać? Poczekamy sobie i musimy zrobić piston. Ale piston sobie chyba zamówimy, bo mamy w craftingu. Zróbmy sobie jeden. Proszę bardzo. Działa. Podziękujemy. Sokers już wie, z czego podłogę zrobi. Jeszcze inaczej. Mamy kabel import bus i musimy to wszystko zacząć podłączać. Dlatego chwila pauzy, ja tutaj rozkopię i wszystko wam wytłumaczę. Okej, wydaje mi się, że Sokers jakieś fantazyjne bloczki wynalazł tutaj. Także tutaj musimy postawić ten... te szyny Advanced Detector Rails. Wiadomo, że koło nich musimy postawić tutaj musimy postawić cargo dystrybutor i na nim cargo manager, czyli tak, tutaj stawiamy cargo dystrybutor i na nim cargo manager. I teraz działa. Czyli z niebieskiej strony będzie musiał wszystko pozyskiwać. Czyli musimy zamienić sobie tutaj kolorki.
na niebieskie. Wszystko myślę, że załatwimy jednym slotem. Tutaj będzie silnik. Bardzo. O slot. Tutaj jest. Part of the card. From the card to the card. I tutaj ustawimy mu, żeby pobierał drewno. Tutaj all slots, czyli będzie trzeba mu zaznaczyć chesta. Żeby chesta zrzucał to the card z karta. From the card. Teraz trzeba tutaj jeszcze ustawić, myślę, że sadzonki. I fertilizer. Najpierw sadzonki tutaj ustawimy, że to the card, czy from the card. From the card. Bo na start mu damy. I tutaj jeszcze ustawimy fertilizer, żeby do karta trafiał. Dobra, musimy to przejechać raz jeszcze, fertilizer. Tak. To the card. Czy wszystko gra? Będziemy musieli tylko znaleźć sadzonki. Aha, i tutaj kabel import bus do cargo managera, czyli tutaj tylko importacyjny kabel sobie znajdę. I tutaj najpierw ustawimy, że ma z tej strony, to jest purple, tak, purple, że ma być all, czyli tak, że tu ma wyciągać all. Dajemy tutaj teraz, mam nadzieję, że to będzie działać, że tu nie będzie żadnego, tu, że ma wyciągać stakami. No i musimy ten kabel tutaj podłączyć. Nie wiem, czy to będzie działać. Tak jak mówię, robię to eksperymentalnie. Czy to jest i będzie działać, to tego na 100% nie wiem. Figle mi się tutaj zdarzają. Trochę mnie tutaj laguje, jak nagrywam, no nie ukrywam tego. To czasami też widać, ale nie poddaję się. Dobrze, mamy podstawowe ustawienie. I teraz musimy tylko naszego karta ustawić na torach i dać mu paliwo. Czyli myślę, że złapie trochę węgla, gdyż mamy z farmy naszych szkieletów. Naprawdę tego węgla jest sporo. Tu tabliczki. Tutaj też były. Także naszego karcika stawiamy sobie na torach. Finezyjnie wygląda. Musimy dać mu sadzonki. I musimy dać mu to i troszeczkę paliwka.
myślę, że tyle mu starczy. I tu dajemy low albo medium. Sokers pomaga, widać, kartowi w sadzeniu, czy nie? Widzimy, że już drzewko jest, się sadzi. Napiszemy tylko Sokersowi. Że kości warto z Voida usunąć. Żeby te kości po prostu dawać do karta i on będzie mógł sobie przyspieszać jakby porost tych drzew. Zobaczymy, czy to w ogóle działa, czy wyciąga. Zobaczmy, ile w naszym systemie jest tego drewna i ile będzie po całym cyklu naszego karta. Jak widzimy, nie ma nic, czyli i zrzucił swój ładunek i możemy zobaczyć, że to działa, czy niekoniecznie. Fajnie by było, jakby to działało. Zobaczmy sobie do środka tego bloku. Na razie nic tam nie ma, ale zobaczmy sobie w systemie, czy trochę drewna jednak dało się wyciągnąć przy pomocy tego kabla import bus, czy niekoniecznie. Widzimy 18 drewna, także to będzie działać i bardzo się z tego cieszę, więc wypada nam tylko, nie wiem, czy może ustawić, żeby fertilizer trafiał. Fertilizer, żeby trafiał, czyli te kości, żeby trafiały też do karta. Nie wiem. Może się tym pobawię. Tutaj robię chwilę pauzy i wracamy niedługo. Okej, czyli jestem z powrotem. Tutaj jeszcze dodatkowo ustawiliśmy ten kabel Export Bus, który może wyciągać z systemu i wkładać do cargo dystrybutora. Tutaj ustawiliśmy, że kości, które usunęliśmy z Voida w systemie spawnera, w systemie voidowania, będzie teraz trafiał właśnie, gdy wejdziemy do cargo dystrybutora. Tutaj z dołu jest fioletowy i tam ma z wszystkich slotów ściągać, ale tam mu ustawiliśmy na wyjściu, co dokładnie, czyli ma ściągać drewno i jabłka. A tutaj na stronie zielonej strony, czyli dokładnie ten slot, ma się komunikować ze stroną lewą dolną cargo menadżera i tam mają się znajdować kości. Jak widzimy, tutaj już jest ponad 2 i trochę staków kości, z którego nasz kart będzie mógł sobie brać te kości i zużywać je do wzrostu tych drzew. Jak zobaczymy, kart nam będzie tutaj zasuwał i już te drzewa rosną. Z
skorzystajmy z okazji i zobaczmy, co tutaj mu się dzieje. Aha. Postawiłem tu kabel, ale widzimy, że on tutaj zbiera jabłka, tutaj sadzonki i tam właśnie był też fertilizer. Jeszcze raz postaram się. I tutaj widzimy, że jest fertilizer, tu ma paliwka dość. Jeszcze tu moglibyśmy drewno mu wrzucić, że w zasadzie możemy mu dać, że z tej strony jeszcze jednej. Tak moglibyśmy zrobić. Myślę, nie byłoby to złe rozwiązanie. Po prostu tutaj byśmy musieli ustawić. Co tu Sokers pisze na tej tablicy? Na razie nic jeszcze nie pisze. Tutaj byśmy musieli ustawić, że ze strony prawdopodobnie czerwonej musielibyśmy ustawić, że jak spojrzymy, to lewy dolny, żeby był tym slotem na paliwo, czyli na węgiel, bo go mamy bardzo dużo, więc tutaj part of the engine i tu to the cart, czyli dobrze jest ustawione. I tutaj potrzebujemy tylko jeden kabel. Kabel export cable, na którym ustawimy, że tam ma pobierać węgiel. Musimy tak ustawić. Tu jeden kabel. Czy nie? Chyba nie nawet. Zaraz zresztą zobaczymy. Aha. Narka YouTube i Pulsarowi pozdrawiam Sokers. Czyli Sokers się z nami pożegnał, poszedł spać. Ja też za chwilę idę spać, bo na rano mam do pracy. Także pozdrawiam wszystkich też pracujących, jak i tych, co mają wolne i nie muszą wstawać. Ale również tych, którzy idą do szkoły, na studia i tak dalej. Tutaj kładziemy nasz kabel export bus i musimy mu ustawić, że ma pobierać węgiel. Może nawet zróbmy mu, że ma pojedynczo pobierać. I tutaj musimy zaznaczyć, że ma to robić w lewy dolny. W prawy dolny. Czyli ma to robić w prawy dolny po czerwonej stronie. Czyli bierzemy czerwonego i prawy dolny. Bottom right, czyli klikamy sobie i dajemy tu. I to powinno spowodować, że nasz cargo dystrybutor będzie otrzymywał węgiel. Czyli tu mamy wszystko załatwione. Myślę, że postawimy tu jakiegoś dirta jeszcze, zakryjemy to ładnie, żeby nie było widoczne i będziemy się powoli żegnać. Nie wiem. Żeby tych kabli nie było widać. No i mamy nasz system karta, jak i też pokazałem również, jak możemy stawiać. Czy pokazałem? No nie pokazałem wam autocraftingu, ale jak będziecie chcieli, koniecznie to dajcie znać w komentarzach, to na osobnym odcinku postawię od A do Z. Łącznie z craftingiem. Myślę, że zrobię to w mojej serii
single playerowej będzie to w kolejnym odcinku. Także ja się z wami żegnam. Widzicie, że nasza farma działa i hula. Jest ustawiona, myślę, że dobrze. Drzewa nam się gigantyczne tutaj tworzą. No i co? Co tutaj powiedzieć? No ja się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku.